bonjour. Czemu tak zaczynam? Bo mamy wieżę Eiffla. A gdzie się znajdujemy? Bynajmniej, słuchajcie, to nie jest nawet Francja. To nie jest właśnie ta część, o której właśnie myślicie, aczkolwiek bardzo romantyczna i również bardzo interesująca. Jankowice. Coś wam to mówi? Słuchajcie, Club Grand. Za chwilę tędy wyjdziemy, zobaczymy, co się będzie działo, kto dzisiaj gra, jaka jest muzyka. Wszystkie te pytania możemy już zadać teraz, dlatego że za chwilę będzie ta wielka odpowiedź połączona z... właśnie z tym trunkiem. Zobaczymy, jak się bawią, czy jest duża różnica między Krakowem, Warszawą a Jankowicami. Zapraszam serdecznie. Zróbmy test, co się dzieje z ludźmi po wypiciu tego trunku, okej? Okay? Teścior numer jeden. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani ma na imię? Mam na imię Katarina. Super. Spróbujmy, zróbmy teścior. Co się będzie działo, powiesz mi, jak to smakuje i zobaczymy, co się z tobą będzie działo, czy poruszę jakieś zmysły, albo nawet może ciało. Najpierw limonka, a później popijemy to. Jakie to jest, powiedzmy, jaki to jest smak? To jest bardzo taki przyjemny, bardzo sweet, nie bardzo się podoba. Naprawdę cool. No. Czyli się podoba. Dzieje na dole, to my już wiemy. Wygibasy, dziewczynki, chłopczyki. Dzięki komu? Michał, DJ. Michał, zapraszam. Zobaczmy, jak on to robi. To nie ograniczamy się kompletnie muzyką dzisiaj. Gramy wszystko to, co jest dobre dla ludzi. Okej, okay, znalazłem tutaj ziomka, Andrzeja. Andrzej, powiedz mi, a kim ty tutaj jesteś? No jestem właścicielem tego klubu właśnie. No, prawdziwie skromnie. Słuchaj, klub powstał w 92 roku. Istniejemy 19 lat już w tym roku jest. Teraz po teścior numer 2. Sprawdzamy, co się stało w momencie, kiedy zamieniliśmy rum z właśnie z likierem Aqua. Okej, okay, no to co, to próbujemy. Na zdrowie. Czekaj, ja to będę. O, stryk, stryk. Dobra, ja na razie się nie będę wypowiadał, dlatego że mi się strasznie to podoba. To mi się podoba. Czuję więcej limonki, czuję Aqua. Chyba preferuję Aqua bardziej w mojito niż rum. Wszyscy dziewczęta, zapraszam serdecznie do spróbowania czegoś nowego. Dobra, to jest tak. Wzywamy karetkę, czy jeszcze nie? Nie. Nie. Okej. Okay. Więc jesteśmy po Machu Picchu? Zobaczcie, to jest tylko dopiero początek. Jednak tego jest za mało.